jest program Koronawirus Raport Faktu. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska. Dzisiaj w programie opowiemy trochę o polityce, trochę o reprywatyzacji w Warszawie, tej dzikiej, ale zaczynam od bardzo groźnego zjawiska, bo Polacy najwyraźniej uznali, że to już koniec epidemii, a tak nie jest. Tylko w weekend w Polsce potwierdzono ponad 1000 nowych zakażeń koronawirusem, ale to nie odstraszyło antyszczepionkowców. W sobotę ulicami Warszawy przeszedł marsz zorganizowany przez stowarzyszenie Stop NOP. Jego uczestnicy przestrzegali przed wymuszaniem na jesieni przyjmowania szczepionki na grypę. Tymczasem świat czeka na szczepionkę przeciw COVID-19. Choć w wielu krajach trwają już testy kliniczne, naukowcy zgodnie twierdzą, że opracowanie specyfiku potrwa jeszcze od 12 do 18 miesięcy. A ile potrwają sprawy dotyczące reprywatyzacji? Jest z nami Jan Śpiewak, działacz miejski, aktywista, pogromca dzikiej reprywatyzacji, ułaskawiony ostatnio przez prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Czy nie żałuje pan tego swojego słynnego tweeta zaczynającego się od słowa boom, a później będącego oskarżeniem córki Zbigniewa Ćwiąkalskiego o to, że brała udział w dzikiej reprywatyzacji? Absolutnie nie. Podtrzymuję każde słowo w tym tweecie. Ja pisałem prawdę opartą na dokumentach, na rozmowach z lokatorami i myśmy to w procesie udowodnili, że wszystko to, co powiedziałem, było prawdą, że to córka ministra Ćwiąkalskiego nie dopełniła obowiązków, złamała prawo. I później sąd zresztą administracyjny unieważnił tą reprywatyzację na ducha, bo trzeba przypomnieć o tym, że pani Górnikowska, córka ministra pana Ćwiąkalskiego, była kuratorem osoby 120-letniej. Jako taka, ale się wycofała, gdy zauważyła, że ta sprawa może mieć właśnie takie drugie dno. Nie, pani redaktor. Myśmy udowodnili na dokumentach przed sądem, że to nie ona się wycofała, ona jeszcze reprezentowała tego 120-latka na spotkaniach wspólnoty, jak już wiedziała, że on nie żyje. To nie ona złożyła wniosek o wycofanie się z kurateli, tylko drugi mecenas, więc to nic, co ona mówi, nie jest prawdą. Więc mamy tutaj dwa skandale gigantyczne. Jeden to jest sfingowany proces, po którym zostałem skazany. Absolutnie niewinna osoba została skazana, uczyniona przestępcą za mówienie prawdy. A drugi skandal to jest afera reprywatyzacyjna, udział pani Ćwiąkalskiej, Górnikowskiej w nielegalnej reprywatyzacji kamienicy na Ochocie, która, przypomnę, skończyła się kilkoma przedwczesnymi zgonami lokatorów, którzy nie wytrzymali tego napięcia, nie wytrzymali czyszczenia kamienicy, podwyżek czynszów. To są ludzkie dramaty, o których dzisiaj nie rozmawiamy, a to pani Górnikowska powinna odpowiadać na pytanie, czy czuje się winna tej sytuacji i tych dramatów. Spodziewa się pan kolejnego pozwu za te słowa, które w tej chwili pan wypowiedział? Ile ma pan procesów w ogóle? Ja nie spodziewam się absolutnie, bo są to sprawa prawdziwe. Ja mam w tym momencie, ja zostałem pozwany blisko 25 razy, z czego 10 procesów wygrałem prawomocnie, 4, jeśli dobrze pamiętam, przegrałem. W jednym sprawie rzecznik praw obywatelskich uznał, że wyrok jest absolutnie skandaliczny i złożył kasację. W tej sprawie zostałem ułaskawiony, a w trzeciej sprawie będziemy jeszcze składać wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To jest zorganizowana nagonka, pani redaktor, na mnie. Wykorzystywanie paragrafów 212 kodeksu karnego, co do którego był konsensus, że należy go zlikwidować, że to jest jedyny taki kraj, w którym można pójść do więzienia za słowa. Nie, wszyscy o tym mówią, ale nikt nie kiwnął palcem. Nigdy. No właśnie. No właśnie, a ja mam takie pytanie, czy nie czuje się pan też używany przez polityków w tym całym procesie? Bo owszem, to pan odkrył ten straszny proceder dzikiej reprywatyzacji. To pan to nagłośnił, to pan sprawił, pan, że tak powiem, zbierał te informacje. Ale później politycy zaczęli to również rozgrywać. Również i Prawo i Sprawiedliwość, również i ten obóz pana prezydenta, który pana ułaskawił. Przypomnę tą sprawę Anny Kryńskiej, która po wejściu do domu, gdzie miała być kręcona, no, reklamówka polityczna, zmarła, bo nie wytrzymała. No to jest wizerunek i obraz naszej polskiej klasy politycznej. Nasze elity polityczne są absolutnie nieodpowiedzialne, roszczeniowe, chciwe. Traktują społeczeństwo jak
chłopów pańszczyźnianych, a niestety media bardzo często pozwalają bardzo ważnym tematom zapomnieć, tak? Znaczy nie pytają o to polityków ani PiS-u, ani Platformy. Mieliśmy zainteresowanie aferą reprywatyzacyjną do 2018 roku. Potem Patryk Jaki wyjechał do Brukseli. Media się przestały tym interesować, a osoby odpowiedzialne za tą aferę, jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, występuje w mediach i nigdy nie, nie zadawane są jej pytania na temat afery reprywatyzacyjnej. To nie jest demokracja, pani redaktor, gdy nie ma żadnej kontroli obywatelskiej ani medialnej nad działaniami polityków i nie ma żadnej odpowiedzialności polityków za ich działania. Ja mówię o konkretach. Ja nie mówię o tym, kto pił wódkę w Magdalence w 1989 roku, tylko mówię o konkretnych decyzjach, które były wydawane w sposób rażący, łamiący prawo, które krzywdziły konkretnych ludzi. I tym się zajmuję. I się zajmuję obroną tych ludzi. A to, że polityków mamy takich, jakich mamy, no bardzo mi jest przykro. No, znaczy, chyba to nie pierwszyzna. Jest pan działaczem miejskim i ja dlatego o to pytam, o tych polityków, o to używanie w polityce, bo na przykład gdybym dzisiaj chciała zapytać pana o ocenę Rafała Trzaskowskiego, to miałabym takie poczucie, że jednak pan został ułaskawiony przez Andrzeja Dudę, bardzo ciepło się wypowiadając również o panu prezydencie i teraz politykach PiS-u. I miałabym takie poczucie, że istnieje coś takiego jak dług wdzięczności z pana strony. Tak jest? Absolutnie nie ma żadnego długu wdzięczności. Ja podziękowałem prezydentowi za to, co zrobił. Jest legalnie wybranym prezydentem i gdyby Rafał Trzaskowski był prezydentem, też bym prawdopodobnie złożył do niego wniosek o ułaskawienie. To jest moja legalna, konstytucyjna ścieżka do zrobienia, do uratowania i mojego dobrego imienia i do sprawienia, żeby ta łatka przestępcy została ze mnie zdjęta. No to jest, ja się na to absolutnie nie zgadzam, żeby zabronienie ludzi, zabronienie słabszych, można było kogoś uczynić przestępcą. To jest naprawdę przerażające. Czy w przypadku tych innych przegranych procesów, pan wspomniał o czterech, też pan będzie się zwracał do Andrzeja Dudy? Nie, pani redaktor, powiedziałem, Adam Bodnar, zresztą postać bliska Platformie Obywatelskiej, jakoś się dziwię, że to jakoś zupełnie unika, złożył kasację w jednej z moich spraw. Ja jestem obiektem nagonki, pani redaktor. Ja naruszyłem gigantyczne interesy w tym mieście. To są miliardy złotych, które nie zostały zarobione i które mogą być utracone przez ten układ reprywatyzacyjno-deweloperski, który rządzi stolicą. To są konkrety, o których mówię cały czas i tym się zajmuję i to chcę rozwiązywać. Czyje to są konkretnie interesy? No to są interesy, przepraszam bardzo ten telefon cały czas dzwoniący. To są interesy bardzo wpływowych ludzi, którzy adwokatów, deweloperów, handlarzy roszczeniami. No to są setki osób, pani redaktor. No mieliśmy kilka miesięcy temu wielką aferę korupcyjną w dzielnicy Włochy, gdzie burmistrz dzielnicy Włochy przyjmował łapówkę, jeździł luksusowym samochodem, nie czuje żadnego strachu. Rok minął po aferze reprywatyzacyjnej, a oni biorą łapówki, jakby nie było jutra, tak? Znaczy, tu nie ma, naprawdę, znaczy, nie ma żadnej odpowiedzialności. Miasto tonie w korupcji cały czas. Mamy naprawdę ludzie, którzy byli zaangażowani w ten proceder, albo przyzwalali na niego, albo go tolerowali, dalej są w ratuszu, albo dalej robią karierę, jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, czy Wojciech Bartelski. Nie ma żadnej odpowiedzialności. Marcin Kierwiński dostaje jakiekolwiek pytanie za to, czy odpowiedział za aferę reprywatyzacyjną jako szef struktur właściwie, tak, warszawskich, czy on poniósł jakiekolwiek konsekwencje? Nie, to dziennikarzy nie interesuje, to znika zupełnie z obrazka, jak taki śpiewak się nie pojawia, więc moja rola jest po to, żeby się pojawiać i psuć dobry humor politykom. To ja teraz o losy reprywatyzacji takich konkretnych. 22 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Komisji Patryka Jakiego anulującej reprywatyzację kamienicy przy ulicy Nabielaka 9, tam gdzie mieszkała Jolanta Brzeska. Kamienicę od niej przejął, skupując roszczenia Marek M. Co się teraz dzieje w tej sprawie? No, sprawa trafi do NSA, czyli to jest ostateczna instancja w tym wypadku, ale to jest wyjątkowo bulwersująca sprawa, bo tam roszczenia zostały kupione za 1500 zł do kamienicy, która była zburzona w czasie wojny, odbudowana za publiczne środki i następnie po reprywatyzacji tej kamienicy trwało brutalne czyszczenie tej nieruchomości przez Marka M. Tam mieszkała Jolanta Brzeska. Do niej próbował się włamać ze szlifierką kątową, przecinając jej drzwi. I sąd uznał, że wszystkie te okoliczności są nic nieznaczące. A to nie są wszystkie. Ja nie chcę zanudzać
naszych widzów, tak? Jest dużo więcej wątpliwości co do legalności wydawania tych decyzji. Są dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które stwierdzają, że ratusz łamał prawo, wydając te decyzje reprywatyzacyjne, że nie da się na gruncie polskiej konstytucji i kodeksu postępowania administracyjnego unieważniać decyzji nacjonalizacyjnych wydanych 60 lat temu. Więc jest mnóstwo argumentów ku temu, żeby te nieruchomości odbierać tym po prostu w tym wypadku złodziejom, bo Marek M. jest skazany prawomocnym wyrokiem, jest nas dwójka, ja mam dwa wyroki prawomocne karne, on ma jeden za próbę kradzieży kamienicy na Pradze i ratusz jakoś nie chce tych nieruchomości z powrotem, nie chce odzyskiwać tych pieniędzy. A to, że w USA, czyli Warszawski Sąd Administracyjny jest naprawdę, zachowuje się skandalicznie, to jest nie pierwszyzna. Ja cytowałem uzasadnienia wyroku, w którym w USA mówił, że się nie zgadza z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. To jest absolutny rokosz sędziów, ale trudno się o tym dziwić, bo to są sędziowie, którzy sami wydawali te decyzje i teraz oni sami mają się sądzić i wydawać wyroki we własnej sprawie. No to jest absurd. Mamy totalny układ w Warszawie zabetonowany i niestety nikt z nim nie zrobi porządku i Ziobro też z nim nie zrobi porządku. Żałuje pan tego, że Zbigniew Ziobro nie wkroczył tutaj do gry? Ja żałuję, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma zarzutów prokuratorskich. Uważam, że to jest absolutnie demoralizujące i to, że ona nie musi się tłumaczyć przed prokuratorem za to, co robiła przez ostatnią dekadę, że ma świetnie opłacaną posadkę teraz w Komisji Europejskiej i na Uniwersytecie Warszawskim wykłada prawo, uczy młodych ludzi, tak zdemoralizowana osoba, to jest dla mnie przerażające. Ona powinna siedzieć na ławie oskarżonych i słuchać i się tłumaczyć, tak jak ja się tłumaczę. Praktycznie, no teraz jest COVID, tak, i pandemia, ale tak to miałem po prostu przynajmniej dwie sprawy w miesiącu. Ja się tłumaczę, a nic złego nie zrobiłem. Ona się nie musiała w ogóle tłumaczyć. A jaka jest sytuacja lokatorów z tejże kamienicy, o której rozmawialiśmy? Zostały sprzedane już wszystkie lokale, tam już zdaje się z tego, co się orientuje, to nikt z tych starych mieszkańców nie mieszka. A z czego pan żyje? No to niestety, ja byłem dziennikarzem Wprostu do niedawna i byłem po prostu tam zatrudniony. No i niestety po pandemii teraz muszę szukać innych form. Jestem dziennikarzem, publicystą i z tego żyję. Mm-hmm. Jeszcze jedno pytanie o kamienicę też konkretną. W październiku 2019 Wojewódzki Sąd Administracyjny, ten, o którym pan wspominał w takich gorzkich, umówmy się, słowach, uchylił też decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącej ulicy Mokotowskiej 40. To samo pytanie, co dalej i ile takich decyzji zostało uchylonych? No wtedy Wojewódzki Sąd Administracyjny niemal z rozdzielnika unieważnia te decyzje. Znaczy, tak jak mówię, zachowuje się w sposób absolutnie skandaliczny. Ja zachęcam się przejść kiedyś na rozprawę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zobaczyć tą budę i pogardę tych sędziów wobec obywateli, wobec prawa i konstytucji, gdzie sędziowie wstają i mówią, my się nie zgadzamy z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego i to wyrokami wydanymi przez profesora Rzeplińskiego, tak? Bo mówimy o dwóch wyrokach z 2015 i 2016 roku. Ta pogarda pełna wobec ludzi, wobec majątku publicznego, interesu publicznego jest przerażająca i to idzie z automatu niemalże, tak? I dopóki te sprawy będzie osądzać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, to się nic nie zmieni. Ale też trzeba powiedzieć jasno, że sądy administracyjne w Polsce są naprawdę, nigdy nie były reformowane, nigdy nie były poddane krytyce, a to nie jest tylko reprywatyzacja, gdzie sądy administracyjne robiły straszne rzeczy. Całe planowanie przestrzenne rozwaliły w Polsce sądy administracyjne. O tym się bardzo mało mówi, ale Polska wygląda tak, jak wygląda, jak jeden wielki śmietnik teraz wizualny, między innymi dzięki orzecznictwu, bardzo dziwnemu orzecznictwu sądów administracyjnych, które zawsze występowały w interesie deweloperów, w interesie osób, które kupowały roszczenia, w interesie osób, które chciały korzystać na majątku publicznym, a nigdy nie stawały po stronie interesu publicznego. Obiecuję, że się będziemy temu przyglądać. Jan Śpiewak był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Ale to jeszcze nie koniec tego programu. Za chwilę porozmawiamy o polityce. A teraz czas na debatę publicystów. Są z nami Katarzyna Kozłowska, redaktor naczelna Faktu, oraz Piotr Semka, publicysta do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W ten ostatni weekend do gry wkroczyły pierwsze damy. Paulina Kosiniak-Kamysz oraz żona Szymona Hołowni pokazały się nam. Aktywna jest również żona Rafała Trzaskowskiego. Nieaktywna jest żona urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Kto wypadł lepiej w tym pojedynku? Kto wypada lepiej i czy to ma jakieś znaczenie? Kasiu?
Nie mam, szczerze mówiąc, takiego typu po tym, co obserwowałam wczoraj, ale nie tylko wczoraj, tylko przez ostatnie tygodnie, bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest kampania od nowa, to znaczy, że my już tę kampanię mieliśmy i jedyną osobą, która nową, którą tutaj teraz widzimy, jest żona kandydata Rafała Trzaskowskiego, ekonomistka. Mamy wśród tych pierwszych dam być może kandydatek na pierwsze damy lekarkę, czyli żonę Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mamy nauczycielkę, czyli Agatę Dudę, mamy panią Trzaskowską ekonomistkę, mamy zawodowego wojskowego, prawda, czyli małżonkę Szymona Hołowni, mamy prawniczkę Kamilę Bosak, no i mamy też w końcu właściwie pierwszego kawalera, prawda, czyli Krzysztofa Śmiszka. Wydaje mi się, że to nie jest proste być żoną prezydenta i zaproponować coś Polakom. Polacy są bardzo wybredni i myślę, że wszyscy wiemy, dzisiaj dla nas wszystkich jest jasne, że takim wciąż najpopularniejszą pierwszą damą w takich wyobrażeniach Polaków jest Jolanta Kwaśniewska. Jolanta Kwaśniewska, która wniosła przebojowość do polityki, prawda? Pokazała, że można być przebojowym, że można być dynamicznym, że można być taką kobietą, która też coś w polityce znaczy, nie tylko stoi przy mężu, ale prowadzi jakieś działania, która rozmawia z małżonkami liderów mocarstw, prawda? Wszyscy pamiętamy jej zdjęcia z Hillary Clinton. Jolanta Kwaśniewska była osobą, która wniosła taki powiew nowoczesności do polskiej polityki i to zostało zapamiętane. Ale też bardzo lubianą, myślę, do dzisiaj i pamiętaną pierwszą damą była Maria Kaczyńska, która z kolei wniosła do polityki skromność i która wniosła do polityki, do polskiej polityki dialog. Ona była taką osobą, która łagodziła obyczaje i która potrafiła wyraźnie zarysować swoje poglądy, swoje zdanie. Myślę, że kobiety Marię Kaczyńską, szczególnie kobiety, bardzo lubiły. I myślę w związku z tym, że to jest bardzo nieproste teraz wejść z czymś nowym, zaproponować coś nowego. Dlatego też wiele tych kandydatek na pierwszą damę podejmuje różne działania, prawda? Spotkania z kobietami, starają się być aktywne, starają się mieć jakiś przekaz. Piotrze, jaki jest twój typ? Jak dotąd dwie żony troszeczkę nagłośniły, ale i to troszeczkę zaszkodziły. To znaczy ten bardzo taki swobodny zwrot chodź tygrysie, który rzeczywiście bardzo pomógł wypromować kampanię, trochę mam wrażenie, że jest kulą u nogi obecnie Władysława Kosiniaka-Kamysza. No, bardzo wiele jak gdyby osób żartuje na jego temat, że jest tygrysem. Szczerze mówiąc, to określenie tygrysie nie bardzo pasuje do takiego polityka, który trochę przypomina takiego bardzo układnego, no powiem chłopca, bo jednak coś jest chłopiecego we Władysławie Kosiniaku-Kamyszu. Natomiast w wypadku pana Szymona Hołowni, no żona zdążyła już rozścieczyć środowiska lewicowe, mówiąc, o ile dobrze pamiętam, że nigdy nie zetknęła się z osobami, które chciałyby zawrzeć małżeństwo homoseksualne. No, dla lewicy takiej progresywnej no to jest kamień obrazy. To jest właśnie przykład tego, że wprowadzanie żon ma zalety i plusy. Zalety takie, bo oczywiście wzbogacają one wizerunek, a wady takie, że czasami jedna wypowiedź może stać się problemem, który się wlecze przez ileś dni kampanii. No tak, tak, tak. To mieliśmy nawet doświadczenie. Mieliśmy pana Trzaskowskiego, ona kiedyś miała tą deklarację, że nie będzie puszczała swoich dzieci na religię, czy syna, już nie pamiętam, ponieważ uważa, że Kościół zbytnio zblatował się z PiS-em. Więc tutaj bywa różnie. Natomiast żony dobrze się sprawdzają w tej ostatniej fazie, kiedy wszyscy kandydaci już wszystko, co ostrego mieli już do powiedzenia, powiedzieli. I trzeba tworzyć ten taki ładny obrazek. W wypadku Andrzeja Dudy jeszcze córka dopełniała tego obrazka. Ale ja myślę, że Szymon Hołownia też pojawi się ze swoją córką, bo odnosi się do niej na wielu wiecach. Mówi tak,
ja zastanawiam się, jaki świat oddam mojej córce, czy będzie woda w ogóle, czy wszyscy zostaniemy wielką pustynią. No tak, jest ta rodzina w tej kampanii, ale to też wiemy, że i Maria Kaczyńska też powiedziała kilka zdań kiedyś tam za dużo i też były przez to kłopoty. Ale ja bym chciała już przejść do kampanii samych kandydatów na prezydentów. Rafał Trzaskowski zbiera podpisy, właściwie zbierał już tyle, ile powinien, a nawet dużo i dużo więcej, to no, było wiadomo. On uczynił z tego właśnie element prowadzenia jakby kampanii. To jest osią w tej chwili jego kampanii. Czy to będzie skuteczne, Kasiu? Ja myślę, że tych dwóch kandydatów, czyli prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, mają wspólny cel. Mają na celu to, żeby przywrócić w tej kampanii politykę binarną. Politykę binarną, czyli taką zero-jedynkową, prawda, w której to polityce... Czyli wejść tam, na barykady. Tak, tam gdzie dwóch się bije, tam dwóch korzysta i ewidentnie o to chodzi, więc tak jak cele mają, prawda, różne i różne, jakby chcą dwóch różnych modeli Polski, to jednak chcą tego samego w polityce. To znaczy chcą, żeby w polityce wciąż były ostre podziały i wciąż, żeby ci, co nie ze mną, to są przeciwko. I myślę, że to już bardzo dobrze widać. Rafał Trzaskowski wszedł z taką wielką dynamiką teraz do kampanii, miał zebrać 100 tysięcy podpisów, tak, bodajże do 10 czerwca, zebrał już dużo ponad to i będzie wciąż jeszcze wokół tego zbierania podpisów organizował teraz swoje spotkania z wyborcami. Będzie przekonywał, że daje Polsce nadzieję, że daje nadzieję na nowe otwarcie, że daje nadzieję, no oczywiście, na odsunięcie PiS od władzy. Andrzej Duda natomiast, który spotyka się z wyborcami, ma bardzo intensywny teraz kalendarz, też koncentruje się teraz w dużym stopniu, w coraz większym, na tym, żeby przestrzegać przed Polską, przed powrotem do Polski, którą reprezentuje Rafał Trzaskowski, tak? Której model reprezentuje Trzaskowski. Więc, no tak, ale prezydent ewidentnie... Że to widać już po tym weekendzie bardzo mocno. Ale ewidentnie też prezydent słabnie i jego sztabowcy nie mają za bardzo pomysłu na prowadzenie kampanii. Teraz pojawił się jakiś taki troszeczkę od sasa do lasa pomysł tego bonu turystycznego na wakacje 500 zł. Piotrze, co się dzieje z kampanią prezydenta? No bo ona rzeczywiście wygląda ostatnio fatalnie. Nie zgodziłbym się, że fatalnie. Pan prezydent Andrzej Duda raczej zakłada, że powinien zmobilizować elektorat, ten, którym najlepiej się czuje, czyli małych i średnich miasteczek. Rozmawiałem niedawno z moją krewną, która nie jest tak blisko polityki, i ona mówiła, że przekaz Andrzeja Dudy jest bardzo dobrze zaprojektowany, choć być może to jest naturalne u pana prezydenta, do właśnie tego typu elektoratu. To znaczy elektoratu, który w wypadku Trzaskowskiego wyłapuje u niego na przykład te elementy irytacji, te elementy, kiedy on zaczyna krzyczeć. Dudzie też się zdarza czasami. No właśnie, Dudzie też się zdarza krzyczeć. Ale jednak nieporównywalnie rzadziej. To po pierwsze. Po drugie, co do bonu oświatowego, przepraszam, wakacyjnego, to rzeczywiście prezydent zaczął szybciej o tym mówić, niż zostało to dobrze przemyślane i obliczone, w związku z tym powstał pewien chaos. Natomiast w wypadku Rafała Trzaskowskiego kulą u nogi są te incydenty, w której pojawiają się jego, no właściwie członkowie sztabu, ale w roli takich hamusiów, ochroniarzy. No, widzieliśmy sytuację, w której na przykład Samuel Pereira był wprost wypychany. Jeden sposób trąbił mu w ucho megafonem, drugi za pomocą komórki go niemal uderzał w twarz. To są rzeczy, które... No, Samuel Pereira też, umówmy się, Piotrze, nie jest bez winy, jak zawsze. Kasiu, czy ty się zgadzasz z Piotrem?
Wydaje mi się, że ja też nie oceniam kampanii prezydenta Dudy jako takiej, która jest jakoś bardzo słaba albo która się skończyła, natomiast myślę, że warto podkreślić kilka aspektów. To znaczy pierwsza rzecz jest taka, że w kampanii prezydenta Dudy pomógł trochę paradoksalnie Władysław Kosiniak-Kamysz, który podczas debaty telewizyjnej tej w TVP przed pierwszymi wyborami, które się w końcu nie odbyły, wypomniał prezydentowi Dudzie, że ten od czerwca 2019 roku nie zgłosił żadnego projektu ustawy. I rzeczywiście teraz mamy do czynienia z obserwujemy pewną ofensywę ustaw, prawda? Dopiero co prezydent Andrzej Duda zgłosił projekt ustawy o dodatku solidarnościowym dla tych osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii koronawirusa. I słyszymy już o pomyśle 500 zł bonu wakacyjnego dla dzieci. Kolejne posiedzenie Sejmu jest zaplanowane na 19 czerwca. Jestem przekonana, że na tym posiedzeniu usłyszymy właśnie o tym projekcie, to znaczy, że ten projekt będzie procedowany tuż przed wyborami, więc jakby Władysław Kosiniak-Kamysz zmobilizował prezydenta Dudę do takiej większej aktywności w dziedzinie inicjatywy ustawodawczej. To jest jedno i to widać i to jest niewątpliwie przewaga prezydenta, dlatego że prezydent może powiedzieć, zaproponowałem coś i dowiozłem tę obietnicę. Ale nie masz wrażenia, że jest w tym przesada, że w tej chwili widzimy prezydenta, który robi właściwie wszystko. To on zrobił 500+, oczywiście, dla dzieci, mosty buduje, Mierzeję Wiślaną przekopuje. Każda formacja gra na swojego kandydata prezydenckiego. Ale faktem jest, słuchajcie, że jak się dziś obserwuje... Zaczyna mówić, oczywiście, i on to wymyślił, i to wymyślił, i to wymyślił. No to jest korzystanie z premii władzy, no. Faktem jest, słuchajcie, że jak się dziś obserwuje prezydenta Dudę, takiego właśnie aktywnego, to ja mam wrażenie czasem, że wręcz zostały zwiększone prerogatywy prezydenckie, prawda? Słyszymy o projektach infrastrukturalnych, o CPK, o całej Polsce i tak dalej, o tym, co się będzie zmieniać. Takie jakby prezydent dziś sprawia wrażenie, że ma dużo więcej mocy niż w rzeczywistości. No i powiedzmy sobie szczerze, to jest kolejna przewaga prezydenta Dudy, taka jakby wynikająca z definicji tej sytuacji. Mianowicie na prezydenta Dudę teraz pracuje cały rząd. Muszę też powiedzieć, że w retoryce prezydenta Dudy wciąż nie słyszałam, prezydent Duda jest dobrym mówcą, wciąż nie usłyszałam mocniejszego zdania niż usłyszałam podczas tego posiedzenia Sejmu, kiedy było głosowane wotum nieufności nad ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Minister zdrowia Łukasz Szumowski już późno w nocy powiedział, że wszyscy Polacy muszą sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, czy chcą powrotu do Polski, w której była ciepła woda w kranie, ale brakowało respiratorów dla dzieci. To było bardzo mocne zdanie i ja mam je przez cały czas w uszach i jakby echa tego zdania słyszę w tym, co mówi Andrzej Duda. Andrzej Duda przestrzega dzisiaj przed powrotem do Polski Platformy Obywatelskiej. W związku z tym Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, ma trudne zadanie, dlatego że jest twarzą Platformy Obywatelskiej i widzimy też, obserwujemy od kilku lat, że Platformie Obywatelskiej wyraźnie brakuje pary, wyraźnie brakuje programu, wyraźnie brakuje języka, którym można by opisać dzisiejszą Polskę i jej potrzeby. I tu muszę powiedzieć, że bardzo zaskoczył mnie... Halo, halo? Oddajmy jeszcze na chwilę głos jeszcze Piotrowi. Jeszcze tylko jedno zdanie. Chcę powiedzieć, że Rafał Trzaskowski bardzo mnie zaskoczył, bo pierwszy raz, odkąd Rafał Trzaskowski pojawił się w tej kampanii, pierwszy raz ze strony Platformy Obywatelskiej zaczynam na poziomie języka, na poziomie wypowiedzi słyszeć coś ciekawego. Rafał Trzaskowski zaproponował ustawę skromnościową, prawda? Dobrze zidentyfikował to, że mamy kolejną kadencję rządu i że jakby te wszystkie informacje, wiadomości o tym, w jaki sposób obsadzone są spółki, są już szeroko rozkolportowane w społeczeństwie, że społeczeństwo zaczyna być zdenerwowane, proponuje skromność. Piotrze, czy po tych latach, w których... Piotrze, momencik, bo ja chciałam się za ciebie zapytać, czy po tych latach lekceważenia prezydenta przez jego własny obóz, bo wszyscy wiemy, że trochę tak było, a nawet nie trochę, tylko bardzo, czy to jest strategia skuteczna? I bardzo już proszę krótko, bo już zaraz będą na mnie krzyczeć. Obóz wyborców PiSu, możesz oczywiście zapytać, na ile myśli tak wyborca centrowy, jak gdyby uznał, że to jest pewien team, w którym takim coachem jest Jarosław Kaczyński i że prezydent bardziej jak gdyby sprawdził się w sprawach polityki międzynarodowej, Morawiecki w sprawach gospodarczych, a Kaczyński jak gdyby nadaje ton. I to, co wielu publicystów śmieszy, mówią, że prezydent jest kimś nieważnym,
duża część Polaków akceptuje jako pewien rozłożenie zadań w teamie. I bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Niestety musimy kończyć. Duda nic nie znaczy, no to odpowiem złośliwie. Znam opinię takich, którzy mówią, że w Warszawie wobec lobby deweloperów Trzaskowski też niewiele znaczy. Bardzo dziękuję. Katarzyna Kozłowska i Piotr Semka. Dziękuję wam serdecznie. Miłego dnia. Dziękujemy życzę. Serdecznie. No i tak dotarliśmy do końca programu Koronawirus Raport Faktu. Ja państwu dziękuję, ale widzimy się już jutro.